Pozdrawiam wszystkie mamne miakaciusze, zapraszam na mój przezabawny kanał. Dla tych, kto nie wie, mieszkam na Krymie, ale Polska in my heart, dlatego mówię w języku polskim z akcentem. Dzisiaj będą Q&A, czyli będą pytania, na które chciałabym dać odpowiedzi. To będą niezwykłe pytania, tylko według mnie są bardzo dziwnymi. Akurat wczoraj zapytali mnie, czy czytam... Nie, jak to było? Już zapomniałam. Niby nie opowiadam, niby nie rozmawiam z kamerą, czyli z wami, a tylko mam tutaj przed sobą tekst i czytam sobie. Chciałam powiedzieć w ogóle, jak nagrywam. Zawsze, to może za dzień przed nagrywaniem, to wymyślam sobie jakiś temat albo podpowiadacie, tak też często bywa. Chociaż kiedyś zapytałam, jakie filmiki chcecie następnymi i jakiś człowiek napisał, że te pomysły na filmiki to kosztują pieniądz, więc za darmo nikt mnie nie będzie podpowiadał. No dobrze, wracamy do tekstu przede mną, dlatego że jestem pewna, że to jest oczywiste, że nic nie czytam, dlatego że cały czas robię błędy i gdybym czytała, to przynajmniej starałam się wymawiać dobrze literki li, to jest mój problem, bo problem. Bardzo, bardzo twardo mówię, więc oczywiście starałabym wymawiać lepiej. Mówię od siebie, więc nie mam tekstów, tylko przed, na przykład, przed tym, jak nagrywać, oczywiście myślę, o czym będę mówić, albo w nocy na przykład myślę, że o, kurczę, o tym chcę powiedzieć i to wszystko po prostu zapisuję jako tezy. No na przykład tak, to jak na dzisiejszy filmik, więc żadnych tekstów nie mówię i mam nadzieję, że więcej nie będzie takich pytań. Następne pytanie, bardzo ciekawe, bardzo dziwne, bo tak naprawdę nigdy nie zwracam na to uwagi, ale gdy pytacie o to minimalnie jeden raz na dzień, to akurat zwróciłam uwagę i chciałam powiedzieć, że w żadnym wypadku nigdy nie brałam udziału w nagrywaniu porno odcinków, czyli nie jestem porno gwiazdą, nie mam koleżanek, no w ogóle nie jestem bliska z tą dziedziną. Ten temat jest dla mnie obcy. Ukończyłam 2 magisterki w zakresie zarządzania, w zakresie księgowości, bankowości, więc no nie. To w ogóle nie mój temat, nie mój styl. Wcześniej na rosyjskim YouTubie była dziewczyna, ona jest młodsza ode mnie, może ona miała 20 lat, dopóki nie zablokowali jej kanał, to ona nagrywała i ona akurat była pornogwiazdą, jeździła nowym Mercedesem, miała duże mieszkanie w Moskwie, więc bardzo dobrze zarabiała. Niestety nie ma Mercedesu, więc nie jestem pornogwiazdą. Wcześniej mówiłam, gdzie pracuję, kim jestem z zawodu, jak zarabiam i to wszystko, więc nie wiem, dlaczego pytacie. Następny, o czym chciałam powiedzieć, to nawet częściej niż pornogwiazda, to jest akurat temat poszukiwania bogatego Polaka. I nawet nie pytają, czy poszukuję, tylko stwierdzą, tak? Stwierdzą, że niby jestem tutaj, na tym polskim YouTubie, żeby znaleźć dobrego, bogatego mężczyznę. Przede wszystkim nie szukam nikogo, ani bogatego, ani biednego, ale jeżeli chodzi o kieszeń, to w swoim życiu nigdy na to nie zwracałam uwagi, bo według mnie, jeśli chcesz być żoną dowódcy, to musisz poślubić porucznika. Jeszcze ciekawy komentarz dotykał mojego mieszkania i ktoś tam napisał, że niby dostałam to mieszkanie od swojej babci i w ogóle taki kontekst był negatywny. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że nigdy nie chwalę się swoimi chociaż chwalę się najczęściej to ocenami ze szkoły, nie wiem nawet dlaczego, bo akurat często piszecie, że to opowiadaj w każdym filmiku, że miałeś same piąteczki. No nie wiem, jakiś chyba psychologiczny problem mam. Nigdy nie zamierzam chwalić się tym, co mam, dlatego że chyba szczęście lubi ciszę. Jeżeli jesteście ciekawi, czy to mieszkanie jest moje, mieszkanie nie wynajmuję, jest mieszkanie to moje, chociaż nie zarobiłam na niego sama, nie pozwoliła załatwić dokumentalnie na moje nazwisko to mieszkanie i ten moment posłużył motywacją dla mnie, żeby zarobić na swoje własne mieszkanie. Po babci nic nie otrzymywałam, w ogóle w tym mieszkaniu nikt przede mną nie mieszkał. Kolejne pytanie dotyczy, czy oglądam YouTube'a. Tak naprawdę
wcześniej zawsze oglądałam. Ponad rok to prawie nie oglądam, tylko jeżeli to dotyczy języka polskiego. Na przykład bardzo lubię niektóre polskie kanały, więc oglądam, żeby uczyć się języka. I tak naprawdę nawet nie wiem, co się dzieje na YouTubie, dlatego że nie mam zielonego pojęcia, jakie tematy są popularne, co nagrywają dziewczyny, chłopaki, co oglądają. Chociaż czasami jeszcze oglądam niektóre kanały, takie też bardzo dla mnie dziwne. Często otrzymuję od Was wiadomości na skrzynkę elektroniczną, na mój prywatny mail, że jakaś osoba też ma filmiki na takie same tematy, co mam ja, tylko że dodaje na przykład dzisiaj, a ta osoba dodaje za tydzień, za dwa tygodnie i po prostu no, to samo robię, co ja, tylko że opowiada trochę w inny sposób. Więc czasami mogę coś zobaczyć w tym zakresie, tylko że no, nigdy nie obrażam się. Jeżeli chcą oczywiście nagrywać o Polsce, jak najbardziej, to bierzcie moje tematy. Tylko że będzie bardziej kulturalnie powiedzieć, że wzięłam ten temat u na przykład blogerki Katiusza.pl, to też subskrybujcie jej kanał i nic więcej nie potrzebuję. I ostatnie pytanie na dziś dotyczy koronawirusa. Na Krymie mamy przedłużoną kwarantanny, czyli samoizolację. Siedzimy w domu, nie możemy wyjeżdżać. Chociaż już mamy otwarte salony urody i poza tym powiem, że nigdy nie korzystam z tych usług. Nie mam czasu tam chodzić, jeżeli ktoś pyta, dlaczego nie maluję paznokcie, bo nie mam czasu. Chociaż mam manicure, tylko że nie mam lakieru u siebie. Bardzo często też pytają, jak długo maluję się przed nagrywaniem. No może no najwięcej to mam 7 minut, to jest najwięcej. Najwięcej po prostu szminka, jakieś tam tusze do rzęs i to wszystko. Więc też nie lubię kosmetyków używać. W ogóle w życiu nie używam. I nawet pamiętam, że w dzieciństwie zawsze wszystkim mówiłam, że urodziłam się chłopakiem, że niby jestem chłopakiem, dlatego że te tematy nigdy mnie nie ciekawili. Znowu uciekłam od pytania, co mamy. Mamy salony urody otwarte, niektóre sklepy, oczywiście, że spożywcze, sklepy z odzieżami są nadal zamknięte, sklepy z obuwią, czy na przykład naczyniami też są zamknięte, więc 50 na 50, so-so, taką mamy sytuację, chociaż wypadków na szczęście mamy mało. Jak powiedział nasz główny kierownik Sergiej Aksionow, to w tym roku niestety nie będziemy mieli kurortu, sezonu, czyli nie będziemy mieli turyści. I nawet nie dlatego, że mam tego wirusa, a dlatego, że mamy problem z wodą, że tej wody nie wystarczy, jeżeli będą przyjeżdżać i tutaj odpoczywać, niestety. No, jeżeli macie oczywiście jakieś pytania ciekawe, to proszę bardzo, pytajcie, będziemy robić odcinki i już prawie 2 miesiące mam zamiar zrobić sesję na żywo i po prostu nie wiem dlaczego, nie dochodzą moje ręce, czyli moje ręce nijak nie dojdą do tej sprawy, więc muszę to załatwić. Wszystkim dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wszystko dobrze powiedziałam, wszystko dobrze przeczytałam ten tekst, który mam tutaj przed sobą. No i mam nadzieję, że wszystko jest dobrze. Buziaczki, jak zawsze, i do następnego odcinka. Pa, pa.